Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile i słuchajcie, mamy oczywiście od jakiegoś czasu event Champions League, jeden z moich ulubionych, strasznie lubię grać ten evencik. No i słuchajcie, zobaczymy sobie, znaczy już pewnie wszyscy wiecie co i jak, zobaczmy sobie co tu ciekawego możemy dostać. No pierwsza zakładka, no to wiadomo jak grać, no to wszyscy wiemy. No i następna zakładka Round of 16. No i fajnie jakbyście napisali w komentarzu, kogo sobie tutaj będziecie odbierać, na kogo będziecie polować i tak dalej, i tak dalej. No i w pierwszej zakładce, w drugiej zakładce Round of 16 musimy sobie tutaj rozgrywać meczyki. Jeżeli wygramy 16 meczy, no to odblokujemy sobie tego oto zawodnika. No ten zawodnik do składu mi się no nie przyda. Jest to zawodnik z Premier League, z Chelsea, także odebrać na pewno go odbiorę i pewnie go przepalę, także on mi tutaj jest niepotrzebny. No i tutaj oczywiście jak wygramy sobie 4 mecze, no to tutaj dostajemy od 5 do 250 punktów. Ja najwięcej dostałem chyba 150 czy jakoś tak, 250 jeszcze nie udało mi się trafić. Także no tutaj gramy sobie meczyki, także fajna akcja. No możemy sobie też rozgrywać tutaj no tutaj, tu mamy akurat scenariusz, ale no to no trochę się nie opłaca, bo dostajemy tylko 15 punktów, ja sobie raz zagrałem, no a oczywiście wygrywając meczyk dostajemy 25, no za remis dostajemy 10, za przegraną 10, no i tak dalej, także nie wiem kiedy odblokują się te kolejne mecze, możecie napisać w komentarzu, myślę, że już jakoś niedługo. Także tak to wygląda. No i możemy sobie też robić tutaj skład challenge, czyli tutaj możemy sobie robić SBC, o ile się nie mylę. Zaraz sobie sprawdzę. Aha, no tak, SBC. No ja tego nie będę robił, to sobie pominę, no ale tu oczywiście fajnie, bo można zdobyć sobie jeszcze tutaj rarki albo epiki, to też nam jest bardzo potrzebne. Przejdźmy sobie do następnej zakładki, tutaj oczywiście mamy punkty, zdobywamy sobie punkty i za te punkty sobie tutaj odbieramy nagrody. No i z tego co słyszałem, można free to play zrobić tą ikonę, no fajnie by było, no ja się będę starał to zrobić, bo gość no, wygląda naprawdę bardzo fajnie, 131 marking, więc no, wygląda bardzo sympatycznie. Mamy tu oczywiście ikonę z Milanu, także no, chciałbym go sobie zrobić, czy mi się uda, zobaczymy. Co najbardziej się opłaca tutaj odbierać? No, trzeba byłoby sobie przeliczyć, ale moim zdaniem, tak mi się wydaje, bo tutaj za 500 wydanych punktów dostajemy aż 500 UEFA Champions League point. Także wydaje mi się, że chyba tutaj, no bo tutaj co dostajemy? Za 50 mamy 50, no i dostajemy jeszcze skill boosty, a tutaj prawdopodobnie jeszcze tutaj możemy, znaczy no gwarantowana jest jakaś elitka 80+, więc wydaje mi się, że chyba bardziej będzie się opłacać tutaj odbierać. Tutaj moim zdaniem trochę się nie opłaca, bo za 500 dostajemy tylko 250 punktów, a tutaj to już za 1250 dostajemy tylko 625, więc możecie napisać w komentarzu, ale mi się wydaje, że chyba bardziej tu się opłaca. No zobaczymy, poczytam wasze komentarze. Besta, no to raczej go tutaj nie zrobimy, bo tutaj aż trzeba 50 tysięcy, chyba że ktoś wyda sobie kasiorkę. No i mamy tutaj też zawodników, m.in. Ter Stegen, Silva, De Ligt. De Ligta też słyszałem, że można zrobić free to play, ale trzeba się nieźle napocić, żeby go zrobić. Ale gość też wygląda sympatycznie, 131 markingu, reakcja 125, no wygląda bardzo fajnie. Mamy jeszcze Goreckę, za Goreckę trzeba tutaj 6 tysięcy, więc spoko. Jeszcze jest Icardi, Witzel, Matip. No tak szczerze mówiąc, no, Giroud raczej nie będę brał do składu, no bo jak wiecie, ja mam tam składzik z Ligi Francuskiej, chociaż ostatnio sobie trochę pokombinowałem. Tu jeszcze jest Konate, no Francuz mógłby się przydać, marking 95, speed 95, ale raczej nie. No będę starał się zrobić, jak ten Sar wygląda, Francuz o 100, no ale dobra,
pominiemy. To tutaj będę bardziej się skupiał, żeby odebrać tą ikonę. Jak się nie uda, to sobie odbiorę jakiegoś zawodnika tutaj. Jakiego, to jeszcze zobaczymy. Kolejna zakładka Star Games i tutaj mamy gwiazdki i zdobywamy sobie tu tokeny. Na razie gramy sobie easy, kiedy wejdą następne, nie mam pojęcia. I tu w zależności ile wygramy, ile zdobędziemy gwiazdek, tyle dostaniemy tych tokenów. Jeżeli będziemy mieć 15, no to dostaniemy 50. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tu UEFA Champions League Player Box. No ja mam tutaj 200 punktów, więc sobie odbiorę te 200 punktów. Dwa strzały, zobaczymy, czy się uda kogoś fajnego trafić. No jakbym trafił szczęsnego, no to byłoby bardzo fajnie trafić Polaka rodaka. Co on to ma za kartę? Number one. Dobra, bo tak szczerze mówiąc to... No tu jest Francuz. Kurzawa. Na LB. Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, kogo mi się uda trafić, więc otwieram sobie pierwszą paczuszkę. I zaraz zobaczymy, któż to będzie. Na pewno będzie to jakiś zawodnik, a jest to... No, zawodnik z Atalanty, z Ligi Włoskiej, 86 overalla. No dobra, więc mamy tutaj pierwszego zawodnika. Odblokowało mi się tutaj 300 tysięcy końców. Kasiorka by się przydała, bo ostatnio przykoksowałem sobie Beckhama na stówkę. No i drugi strzał, czy będzie to zawodnik, czy kasa? Zawodnik, 89. O, bardzo sympatycznie. 89 na LW. Zawodnik z Manchesteru City. Oczywiście z Premier League, więc no... No dobra, niech będzie. I odblokowało mi się tutaj 500 tysięcy. No dobra, no i mogę sobie tutaj robić już... wiadomo, to jest też bardzo potrzebne. Tu mogę sobie już odebrać, więc fajnie. Zaraz sobie to odbiorę. 10 oczywiście przyda się. No i tutaj będę sobie zbierał na następne, ale tutaj muszę już... A nie, no mogę też sobie jeszcze odebrać, więc sympatycznie. Oczywiście to jak najbardziej się przyda, żeby sobie przykoksować zawodników. Odblokujemy się dalej. No nie, potrzebne mi kolejne punkty, aż... Jeszcze 100, żeby mieć 300 i sobie odblokuję następne. Tutaj dalej mamy jeszcze fajnie, bo jest następna ikona, ale tutaj raczej no się nie dojdzie. Free to play. Free to play. 103 speeda, 122 shoot power, więc fajnego ma shoota, ale tutaj no to raczej się nie dostanę. No. Składzik overall 115 na spokojnie, bo ja sobie gram tak jak wiecie, jak gram na spokojnie. Trochę coś tu pokombinowałem, coś tam sobie powrzucałem i jakiś taki składzik mi się zrobił. Mam dwie ikonki. Ja to wiecie, gram sobie bardziej na luzaka. No i przykoksowałem sobie właśnie ostatnio Beckhama na stówkę, więc fajnie, że sobie go zrobiłem. I dalej sobie robię następne wyzwania. Oczywiście tutaj dalej do Beckhama, bo już jestem tutaj na czwóreczce. I co ja muszę tutaj zrobić? A... No, wygrać meczyk, bądź dojść do karnych. No i oczywiście również wygrać. 106 overalla mój przeciwnik ma. Na niektórych się troszkę pomęczyłem, ale idzie to wszystko zrobić. Zobaczmy tutaj na samym końcu. Gramy z zawodnikiem, który... Z zawodnikiem, no z overallem 120. Podejrzewam, że zanim tutaj dojdę, to pewnie już będę tyle miał, albo nie wiem. A co trzeba zrobić? Hat-tricka strzelić i strzelić 3 gole pomocnikami. Także, no, spoko. Innych ikon tutaj, jeżeli chodzi o Hulita, no tutaj się raczej nie bawię. Możecie napisać w komentarzu, czy wy sobie tutaj coś robicie. No fajnie, bo tutaj też są ikony do zdobycia, ale ja sobie to odpuściłem. Może... Następnym razem zobaczymy. Dobra, widzę, że muszę pomóc tutaj w lidze, bo przegrywamy. Także to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i piszcie w komentarzu, kogo będziecie odbierać w evencie Champions League. Trzymajcie się, cześć!